Na budowie nowej Alei Wojska Polskiego dużo się dzieje. Aktualnie drogowcy koncentrują swoje działania przy rondzie Matki Bożej Fatimskiej, które łączy Aleję z ulicą Słowackiego oraz na budowie wschodniego i zachodniego wiaduktu. Jak informuje Miejski Zarząd dróg i Komunikacji, rozpoczęły się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie wlotów ulic Szarej i Ogrodniczej. Z tego powodu końcówki obu dróg zostały zamknięte, a dojazd możliwy jest tylko od strony ulicy Słowackiego. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicach ulicy Odrodzenia. Trwają także prace związane z przełączeniem sieci światłowodowej na nowe kable, tak zwane optoteletechniczne. Budowane jest oświetlenie na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Lubelskiej. Dobiegł końca montaż konstrukcji stalowej wschodniego wiaduktu nad torami. Prace rozpoczęły się natomiast po zachodniej stronie, czyli w miejscu poprzedniego wiaduktu. Budowany jest mur oporowy nasypu prowadzącego na nowy wiadukt w rejonie ulicy Porannej. Prowadzone są także roboty brukarskie i rozpoczęły się prace nawierzchniowe. Wykonawcą przebudowy Alei Wojska Polskiego Ronda Popiełuszki, ulicy Zwolińskiego i odcinka ulicy Żółkiewskiego jest konsorcjum firm Budromo Starachowice Mochocka i Mosty Łódź. Koszt inwestycji to ponad 135,5 miliona złotych, z czego 93 miliony to dotacja z budżetu państwa. Prace mają trwać do końca września 2020 roku.